że przez okres rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u z Polski wyciekło do krajów Europy Zachodniej i innych krajów światowych 560 miliardów złotych. To jest kosmiczny pieniądz, daleko przewyższający te środki finansowe, które dostajemy z Unii Europejskiej jako środki strukturalne, jako fundusze strukturalne. Oczywiście my nimi nie gardzimy, my je bardzo cenimy, jak mówi pan premier Jarosław Kaczyński. One są nam potrzebne i dzięki nim realizujemy wielkie rzeczy, których wcześniej nie realizowaliśmy, bo był jakiś imposybilizm w Polsce w pierwszych latach III Rzeczypospolitej Polskiej. Wmawiano nam, że nie możemy zbudować autostrad, bo nie mamy pieniędzy, nie możemy robić programów społecznych, bo nie mamy pieniędzy, nie możemy budować stadionów, bo nie mamy pieniędzy. Te środki europejskie nam to otworzyły. No ale nie mogą one nas zakneblować i nie mogą nas postawić w pozycji wyłącznie klienta. Przecież my też płacimy te składki. Naturalnie. Jasnego, naturalnie. Prawda, że dajemy konkretne pieniądze też, które oczywiście inne kraje też i korzystamy na zasadzie tej pewnej tutaj karuzeli. Ale ja tak też bardzo historycznie myślę, że pan profesor i pan profesor też, bo jako tutaj specjalista od idei i religii, żeby tak, mamy przecież tą Francję w hymnie narodowym, prawda? Ciągle mamy ich jako za sojuszników. Mamy też taką prawie mitologię narodową zrodzoną, że z Francuzami nam zawsze było dobrze, że ja jeszcze poba przed panem Łysiakiem, bo tam jego właśnie tutaj zamiłowanie do Napoleona i tak dalej, więc to wszystko było jakoś tak, teraz to się nie zgadza. Ja myślę, że to jest dowód na to, jak liberalizm, jak nawet i masoneria może, powiedzmy, jakieś przyjaźnie między narodami niszczyć, przeżuwać, prawda, przepuszczać przez tą maszynkę taką ideologii laickich i nie tylko, bo przecież wiemy, że na poziomie ducha chrześcijańskiego byliśmy wtedy bardzo blisko, mieliśmy sojusze, mieliśmy wspólnych królów, prawda, nie mówię o Marysience, prawda, ale to jest piękna historia i tak dalej. Natomiast tutaj egalite, liberte, fraternite, niektórzy mówią seksualite, wszystko to się właśnie tak na to złożyło. No z tym, że trzeba pamiętać, bo ciągle pamiętamy, mamy pewien wyidealizowany obraz Francji, tego co tam się działo od czasów oświecenia. No, skoro mówimy wolność, równość, braterstwo, to pamiętajmy, że dalszy ciąg tej formułki brzmiał wolność, równość, braterstwo albo śmierć. No bo jeżeli, a wobec tego przypomnijmy, że to co się stało we Francji w epoce oświecenia, czyli cała ta pierwsza rewolucja. Jeżeli jesteśmy we Francji, zwiedzamy sobie piękne gotyckie katedry i widzimy, że w chwili po wybuchu rewolucji w 1792 czy 3 roku te piękne katedry zamieniane są w magazyny, stajnie dla koni i tak dalej, to widzimy wyraźnie, jaki był szacunek we Francji w oświeceniowej Francji dla chrześcijaństwa. Jeśli widzimy Wandeę, gdzie mamy do czynienia z pierwszym zaplanowanym, masowo zrealizowanym ludobójstwem ludności chrześcijańskiej, to trzeba po prostu stać w prawdzie i te fakty odpowiednio interpretować. W dalszym ciągu Francuzi świętują to jako świętują rewolucję francuską jako wielkie wydarzenie. Zapominają o takich drobiazgach jak ludobójstwo Wandei. Zburzyli Bastylię, było tam 5 więźniów bodajże. No dokładnie, tak, 5 albo 6, prawda. A natomiast zniszczyli potem, kontynuując to, tysiące swoich obywateli. Dokładnie, no przecież trzeba o takich rzeczach pamiętać i trzeba o nich mówić. A jeszcze jedna sprawa, na którą zwrócił uwagę pan wojewoda. Z punktu widzenia Unii Europejskiej rzeczywiście jesteśmy problemem. No bo skoro przez 8 lat Unia Europejska traktowała nas jako rynek zbytu i miejsce, skąd można wyciągać duże, naprawdę duże, już astronomiczne sumy pieniędzy, i nagle Polacy wybierają rząd, który zachowuje się z punktu widzenia Unii nieracjonalnie, bo troszczy się o prawa swoich obywateli, no to ten rząd rzeczywiście musi stać się zagrożeniem, no bo kończą się łatwe pieniądze, kończą się łatwe interesy, kończą się kontrakty, które były, no choćby słynny przykład na te francuskie śmigłowce, no mając, to rzeczywiście jest dla krajów Unii Europejskiej problem. Zresztą na spotkaniu przywódców praw państw wreszcie mamy premier, kobietę i nawet wyróżniającą się, ja pamiętam do dzisiaj mam to, będę miał to zdjęcie w oczach, obraz w tym tej żółtej bluzce czy marynarce, prawda? Garsonce. Na tym spotkaniu, garsonce, tak. Na tym spotkaniu rzymskim, gdzie oczywiście z uśmiechem witała się i tak dalej, ale nie schowała się gdzieś tam za piątą kolumną, za jakiś arras i stała z boku, tylko powiedziała bardzo wyraźnie, jakie Polska ma kierunki, jakie Polska ma tutaj podmiotowe sprawy, o co tutaj chodzi. Mi się to bardzo spodobało, a pamiętamy, co było wcześniej, gdzie premier nie wiedział, czy sobie ma zdjęcie zrobić z tym, czy ten mamu wyczepać, prawda, marynarkę, czy tamten. Tak trochę mówię, oczywiście, obrazowo, złośliwie troszeczkę, ale coś w tym jest, że mamy wreszcie jakiś taki, prawda, pogląd na przyszłość, pogląd na państwo.
No i jeszcze jedna sprawa, o której warto, jak sądzę, pamiętać, jest taka, że no, ten eksperyment Unii Europejskiej, no każdy praktycznie, kto nie jest zaangażowany w jego realizację, widzi, że ten eksperyment multikulturowy nie powiódł się, mówiąc najdelikatniej, zaprowadzi do zapaści, do klęski kulturowej. No i kłopot polega na tym, że mimo wszystko, jeżeli ma być katastrofa, to katastrofa ma dotyczyć wszystkich państw Unii. No i próbuje się wciągnąć w Polskę, żeby zaakceptowała tę politykę. To jest sytuacja, przed którą musimy się bronić, co więcej, w którą mamy obowiązek się bronić i to, co w tej chwili robi rząd, jest jedyną sensowną politykę. Konfliktury jedzą niektórzy, natomiast idą na dno wszyscy. Dokładnie. I dlatego też przyczyny Brexitu, tak się zastanawiam, panie tutaj prezydencie, wojewodo, czy na pewno nie chodzi o to, że nagle funt słabł, czy ekonomia zaczynała szwankować, tylko po prostu Anglia widziała, bo patrzyła mocarstwowo, przeżyła nie jedną historię, czy to było mocarstwo świata, słońce nie zachodziło nad Imperium Brytyjskim, że tu zaczynają się problemy. Właśnie ta emigracja, że kanał La Manche staje się coraz bardziej już gęsty, prawda, od tych być może udeczek za chwilę. I kto wie, czy to nie był właśnie powód, żeby od tego projektu Wspólna Europa z tej szalupy Titanica wyskoczyć. Jak się wydaje, to na pewno był jedna z przyczyn, dla których Brytyjczycy zdecydowali się, pomimo ogromnej nagonki przecież w Unii Europejskiej i w mediach europejskich, pomimo tego zdecydowali się na zagłosowanie w referendum za wyjściem z Unii Europejskiej. Suwerenność narodu to jest wartość, która dzisiaj jest oczywiście nie tylko niedoceniana, ale jest wyśmiewana w Unii Europejskiej. Przecież nie chodzi o suwerenność narodów, tylko chodzi o wspólny projekt Unii Europejskiej i tak dalej. A jednak to jest wartość, która gdzieś jest zakorzeniona w świadomości każdego społeczeństwa i każdego narodu, który walczy o swoją tożsamość, widząc, że nie ma czegoś takiego i nie jest możliwe w praktyce. To jest utopia, wizja utopijna, a utopizm nazywamy to, co jest realizowane w ramach projektu Unii Europejskiej, nie jest możliwe doprowadzenia do jednego wspólnego państwa federacyjnego europejskiego, a to jest przecież wizja, która przyświeca dzisiejszym eurokratom, dzisiejszym politykom Unii Europejskiej, takim jak na przykład Frans Timmermans. Zwróćmy też uwagę na to, że ta wizja jest bardzo wygodna dla oczywiście kogo? No dla tych najważniejszych państw Unii Europejskiej, dla Niemców i Francuzów, którzy przecież rządzą tą Unią Europejską. Przecież mamy pełność świadomość tego, że nie rządzi Unią Europejską ani Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej, nie rządzi nią ani Juncker, który przecież jest politykiem z Luksemburga, ani też Frans Timmermans, który przecież nie jest jakimś wybitnym politykiem holenderskim, który wyszedł z polityki holenderskiej jako lider tamtego państwa, a dzisiaj zasiada w europejskiej. Jego formacja polityczna w Holandii praktycznie rzecz biorąc nie istnieje. Więc tam są jakieś marionetki w tej Komisji Europejskiej, w tym rządzie europejskim, oczywiście zarządzane przez te najważniejsze państwa europejskie, które dążą do tego, żeby utworzyć pewien jeden wspólny projekt europejski, oczywiście pod przywództwem Niemiec i Francji. Myśmy już wtedy, kiedy w tych czasach, kiedy, o których ojciec Janusz wspominał, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, przestrzegali, że nie jest tak, jak nam się mówi, że przede wszystkim mamy dbać o wiarygodność naszą w oczach naszych unijnych partnerów i na kolanach stawać przed każdym żądaniem ze strony Niemców i Francuzów. Unia Europejska to jest obszar, w którym każde państwo dba o swoje interesy. Niemcy są tego doskonałym przykładem. Nie oglądają się na żadną solidarność europejską i na wartości, które są w karcie, przepraszam, w traktacie Unii Europejskiej zapisane, tylko budują Nord Stream z Rosjanami wbrew nawet swoim interesom ekonomicznym. Więc tak to wygląda i myślę, że to właśnie spowodowało, że Wielka Brytania, Brytyjczycy patrząc na to wszystko, a jednocześnie widząc rzeczywiście ogromne zagrożenie ze strony tych przybyszów przebywających przez kanał La Manche, powiedzieli nie, wychodzimy i teraz my sami dbamy o nasze interesy i nie oglądamy się na wasze nakazy czy wasze pohukiwania. Z tym, że w przypadku Wielkiej Brytanii no sprawa jest troszkę inna, no bo mamy zupełnie prostą sytuację geopolityczną. Wielka Brytania jest wyspą i w tej chwili wyjście z Unii Europejskiej, no pod względem technicznym jest bardzo proste, no bo w dalszym ciągu będzie, tak jak mówią Brytyjczycy, prawda, jest Wielka Brytania i jest kontynent. Natomiast sytuacja Polski jest zupełnie inna, no bo znajdujemy się geograficznie w centrum Europy i tego typu manewry nie wchodzą w rachubę. Natomiast co nas łączy z Brytyjczykami?
przypominam, że jednym z takich dokumentów, bardziej kontrowersyjnych dokumentów Unii Europejskiej, była tak zwana Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. To jest dokument bulwersujący z wielu względów, no bo mówiąc najprościej, żeby nie teoretyzować, Unia Europejska przyznaje sobie status Boga, tego, który nadaje ludziom. Jak czytamy sobie preambułę Karty Praw Podstawowych, Unia Europejska daje następujące niżej wymienione prawa. A wobec tego Unia jest tym, która przyznaje takie prawa, jeśli takiegoś prawa nie ma, obywatele Unii tego prawa. Prawodawca, prawda? Dokładnie, Bóg prawodawca, no tylko że Bóg prawodawca, zanim dał 10 przykazań, powiedział: słuchaj Izraelu, jestem Bogiem, który cię stworzył i tak dalej. Stworzył świat. Dokładnie, natomiast w przypadku Unii Europejskiej rzecz wygląda troszkę inaczej. Jeśli chodzi o tę Kartę Praw Podstawowych, to sam dokument jest straszny, bo on liczy 14 stron, do tego dokumentu jest 19 stron komentarza. Jajko poucza kurę bardzo wyraźnie. Ale jeszcze jajko poucza kurę w taki sposób, że 14 stron dokumentu wymaga 19 stron komentarza. Przyjmuje pewne wartości, pewne określenia, których nie wyjaśni. Na przykład mówi, że każdy ma prawo do godności. No tylko nie wiadomo, czy godność przysługuje dziecku, które można zabić, czy kobiecie, która ma prawa reprodukcyjne. Nic nie wiadomo. Problem polega z tą Kartą Praw Podstawowych na tym, że to był eksperyment stworzenia tak zwanego Europejczyka. Problem polega na tym, że Europejczyk nie istnieje, bo nie ma języka europejskiego, nie ma etyki europejskiej, nie ma, wbrew temu, co się mówi, wartości europejskich, przynajmniej w tych wartości Unii Europejskiej, wartości europejskie są. I teraz, Karta Praw Podstawowych to był taki dokument, którego nie przyjęły dwa państwa. Nie przyjęła Wielka Brytania i nie przyjęła Polska. No i Wielka Brytania, widząc, że ten dokument jest forsowany na siłę, to był też jeden z argumentów za Brexitem. W Polsce natomiast nie przyjmuje się tego dokumentu, bo on jest wbrew wartościom chrześcijańskim, tym, które ukształtowały Europę. I to jest też bardzo ważna sprawa, żebyśmy bali, pilnowali tych wartości i nie akceptowali takich pomysłów jak stworzenie uniwersalnego Europejczyka, bo powtarzam, taki Europejczyk nie istnieje. Oprócz tego, że zostały nam takie durne przepisy, już kończymy, bo telefony się rozgrzały, że też poza tym, że marchewka jest owocem, że co, ślimak jest rybą, prawda, czy odwrotnie, tak, ślimak jest, należy do ryb. Ślimak jest rybą, tak, marchewka jest owocem. A banan musi być skrzywiony. Kury mają być w klatkach przodem, pazurkami. A instrukcja obsługi drabiny, prawda, ja, czy 20. Ja współpracując z jednym z panem posłem Zawiślakiem, który był wówczas w Komisji Unii Europejskiej, analizowałem taki dokument, który polegał na ujednoliceniu ustawodawstw państw członkowskich w zakresie siodełek w ciągnikach kołowych rolniczych lub leśnych. No więc tym się też zajmują parlamentarzyści europejscy, bo przecież normalny człowiek nie jest w stanie stworzyć sobie normalnego siodełka. Gdyby nie Unia, to pewnie byłby taki sztyl, który by szkodził temu, który tam siedzi. Albo na paczce z jabłek. Na przykład. Przypominam jeszcze tak na wszelki wypadek, że pierwszy projekt traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, czyli takiego podstawowego dokumentu, o ile pamiętam, pan wojewoda, on prawie liczył około 400 stron. Tak. Więc konstytucja licząca 400 stron jest to znakomity dokument, którego oczywiście stosowanie będzie lekkie, łatwe i przyjemne. A każdy wie, że im krótsza, im dokładnie, na szczęście ten potworek się nie przyjął. No właśnie, ale to troszeczkę tak, można powiedzieć, że wybrzydzamy, ale my nie wybrzydzamy na Unię Europejską, tylko jeszcze raz podsumowując, bo jest taka sytuacja, że teraz nam się tak wmawia, no Polacy, Unia Europejska dała wam to, bezpieczeństwo i tak, chociaż NATO jest tutaj tym zbiornikiem bezpieczeństwa, nie Unia Europejska, a wy nie chcecie stosować się do standardów, jakie są w tej Unii Europejskiej, a tak nie jest, bo raz sobie powiedzmy, my mamy podobne standardy we wszystkich przecież rzeczywistościach, tylko że tym się nie apatujemy. Zresztą, czy Holandia się chwali, dobrze mówię, prawda, że u nich nie ma takiego czegoś jak Trybunał Konstytucyjny, bo nie ma. Przyjmują to za oczywistość. Nie, oczywiście podkreślamy. To, co my dzisiaj robimy również tutaj z panem profesorem i z ojcem Januszem, to jest krytykowanie tych kierunków działania Unii Europejskiej, tych kierunków polityki Unii Europejskiej, które są dla Unii Europejskiej, w tym dla Polski, szkodliwe. To nie oznacza, że jesteśmy antyeuropejscy, wręcz przeciwnie, my jesteśmy proeuropejscy. Jako członkowie Unii Europejskiej chcemy wpływać na bieg zdarzeń w Unii Europejskiej, bo nie jesteśmy wyspą. Mamy tego pełną świadomość. Nie zamkniemy się murem dookoła granicy zachodniej
wschodniej i południowej, czy granicy z morzem. Syberia nie zaczyna, prawda? Absolutnie, natomiast ponieważ chcemy dbać również o nasze interesy, czy w szczególności o nasze interesy, to wpływamy, chcemy wpływać na bieg zdarzeń w Unii Europejskiej, wskazując na te kierunki polityki europejskiej, które są skandaliczne, absurdalne i prowadzą tak naprawdę do potężnego, jeszcze potężniejszego, zdecydowanie potężniejszego kryzysu społecznego Unii Europejskiej, który na pewno nie jest na rękę Polsce i Polakom. Nasi goście, przypomnę, pan profesor Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, pan profesor filozof kultury i religii Robert Ptaszek, katolicki Uniwersytet Lubelski, i zapraszamy do rozmów już za moment. 56 655 23 55 56 655 23 56, Polska Północna, Południowa, zagranica 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. Rozmawiamy z naszymi gośćmi już za moment. Były czerwone maki na szczycie i krótki rozkaz: musicie, musicie. Był los tułaczy, tułaczy życie, a Polska w sercach, gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię, a tu nad Wisłą we wolnym kraju przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska, w Bogu w sercach nadzieję swe niosła. Przyjmujemy już telefony od naszych słuchaczy, od państwa. Bardzo proszę, Radio Maryja, słuchamy.
Ja będziemy chronić z Syberia zawsze dziewica. Teraz nie zawsze. Witamy, kto jest z nami? Cześć Boże, Józef z Lublina. Cześć Boże. Panie Józefie, bardzo prosimy, słuchamy pana. Witam ojca prowadzącego i szanownych gości. Szanowni Państwo, przysłuchuję się tej audycji i rozumiem, o czym panowie mówią, o tych zagrożeniach, jakie powoduje nam polityka Unii Europejskiej. Ale uważam, że jednakowym zagrożeniem jest też polityka tutaj nasza wewnętrzna. Nie zapominajmy o tym, że w 15 województwach w Polsce rządzi koalicja PO-PSL. I to właśnie ci ludzie, ta koalicja doprowadzała do tego, do czego, o czym panowie mówiliście, o tej polityce Unii Europejskiej, przyjmując to wszystko na kolanach. Dalej jest to wszystko w tych 15 województwach, ci sami ludzie rządzą i ci sami ludzie doprowadzają do przeróżnych zagrożeń. Więc na przykład chciałbym powiedzieć, bo jestem z Lublina, co pan wojewoda sądzi, powie na temat na przykład Centrum Onkologii w Lublinie, gdzie inwestycja, największa inwestycja w ostatnich latach w Lublinie jest doprowadzana do zniszczenia. Nie jest konturowana i robi się to po prostu. To są nasze wewnętrzne zagrożenia. Co pan wojewoda na ten temat powie? Dziękujemy panu, pozdrawiamy panie wojewodę. Pytanie do wojewody, a nie do profesora, ale tak także można odpowiedzieć. Nie, oczywiście, że tak, jak najbardziej. Jest to pytanie jak najbardziej zasadne. Ja w tym swoim wstępnym głosie tutaj już na antenie po 21.30 mówiłem o tej polityce kłamstwa, która, polityce, no przecież nie polityce, bo polityka jako roztropne działanie na rzecz dobra wspólnego nie może posługiwać się kłamstwem. A więc to, co ja nazywam dziadostwem, a nie polityką, właśnie posługując się kłamstwem, czyli coś, co jest substytutem polityki, a przy okazji czego posługuje się kłamstwem, właśnie jest udziałem tych, którzy rządzą w poszczególnych województwach na szczeblu samorządowym, samorządu województwa, w tym niestety w województwie lubelskim. Szanowni Państwo, obraz, jeśli chodzi o Centrum Onkologii Ziemboleńskiej, jest bardzo prosty. No i tej prostoty tego obrazu nie da się już zafałszować zrzucaniem odpowiedzialności na panią profesor Elżbietę Starosławską, która od półtora roku już nie rządzi w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, a która, przypomnę, została uniewinniona przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych od zarzutów, które jej stawiano i która została niezgodnie z prawem zwolniona z tego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, co potwierdza sąd na razie w pierwszej instancji. Obraz jest taki, że powinniśmy już jakiś czas temu mieć porządne Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, które by przecież nie zastępowało wszystkich innych ośrodków onkologicznych w województwie lubelskim, ale było prawdziwym centrum z prawdziwego zdarzenia, które świetnie przy pomocy specjalistów, w szczególności specjalistów, nie murów, nie aparatury, nie sprzętu, tylko specjalistów skupionych w tym centrum, a których skupiła tam pani profesor Stanisławka, leczyliby pacjentów onkologicznych, które przecież przybywa z roku na rok i przybywać będzie. Tymczasem dzisiaj obraz jest taki, że mamy inwestycję, która zatrzymała się w 2/3 tak naprawdę, nie mamy wykonawcy na budowie, po półtora roku od wyrzucenia z pracy niesłusznego i niezgodnego z prawem wyrzucenia z pracy pani Elżbiety Starosławskiej, nie mamy nawet zinwentaryzowanego tego, co zostało zrobione, a przecież przez półtora roku już ktoś tym centrum rządzi, a cały czas organem prowadzącym dla tego centrum jest Samorząd Województwa Lubelskiego z Polskim Stronnictwem Ludowym, Platformą Obywatelską na czele. Pan marszałek Sosnowski, pan marszałek Bratkowski, pan marszałek Grabczuk i pozostali członkowie zarządu przecież sprawują funkcję organu nadzoru nad tym, organu prowadzącego nad tym centrum. Zamiast mieć porządne centrum złożonego z wielkich specjalistów, największych w naszym regionie, fachowców od chorób onkologicznych, dzisiaj mamy niedokończoną inwestycję, konieczność przekładania dotacji na kolejne lata. Ja taki wniosek wysłałem do Ministerstwa Finansów przed kilkoma dniami, żeby przerzucić tę dotację, która jeszcze zostaje na rok 2018-2019. No i będę zabiegał o to, żeby ją rzeczywiście rząd Rzeczypospolitej Polskiej pozwoli wydatkować w kolejnych latach. Nie gwarantując oczywiście, że budowa zostanie dokończona, bo widząc, co się dzieje na tej budowie,
jestem oczywiście absolutnie małym optymistą, a nie dużym optymistą. Nie chcę powiedzieć pesymistą, bo nie chcę tutaj w żaden sposób no, negatywnie na to do końca spoglądać. Ale dzisiaj nie ma Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Dzisiaj to centrum obraca się w kolejny szpital. Kolejny szpital nie jest potrzebny w Lublinie. My mamy wystarczająco dużo szpitali. My chcieliśmy mieć centrum. Tak. Natomiast centrum jest rozwalane przez właśnie dzisiejszy samorząd województwa lubelskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe i Platformę Obywatelską. Biorą to na własne barki, oni odejdą oczywiście, ale pamięć zostanie, wybory są nie za długo. I też panowie, panie wojewodo, szczególnie myślę, bo kiedyś była audycja, nie tak dawno byli specjaliści onkologowie z Polski i mówili, że Polska jest takim krajem, że nas naprawdę stać na to, żeby każde województwo miało centrum. Niech będzie 16 centrów, ale mocnych, konkretnych, a nie właśnie szpitale, które będą mieć oddział, będą mieć coś tam, bo to jakbyśmy powiedzieli, no zrobimy, nie wiemy, możemy sklep bez półek, prawda? No, będzie się nazywał sklep, no ale gdzie półki, gdzie waga, gdzie lada? Dokładnie gdzie to lada? Zarzut, który do tej pory funkcjonuje w przestrzeni publicznej i który trafia nawet do Ministerstwa Zdrowia, formułowany przez polityków PSL-u, tak jakby nie oni prowadzili tę inwestycję, a przecież oni od początku do końca prowadzą tę inwestycję. Zarzut pod adresem pani profesor Sadowskiej był taki, że Bizancjum stworzyła, że pensje i wynagrodzenia, ostatnio nawet prasa się rozpisała na temat w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, są wysokie. Proszę państwa, to nie jest salon kosmetyczny, ani salon piękności, ani salon estetyki jakiejś, czy chirurgii estetycznej, tylko Centrum Onkologii. Tam są naprawdę najpoważniejsze przypadki chorób onkologicznych i walka o życie. Nie zabawa w politykę i w dziadostwo, tylko walka o życie tych ludzi, którzy tam leżą i którzy czekają na solidną opiekę i wyleczenie, a nie podtrzymanie przy życiu przez tydzień, dwa i trzy, powiedzieć, no pacjent był chory na raka, no to musiał umrzeć, bo do tego to się dzisiaj może sprowadzać. To jest naprawdę szpital, w którym potrzebujemy wysokiej klasy specjalistów i oni zarabiają wysokie pieniądze, jeszcze większe niż w Lublinie, w Warszawie, w Gliwicach, w innych centrach. Dlaczego w Lublinie mają zarabiać 3 czy 6 tysięcy złotych? Chcemy stworzyć centrum, pytam polityków PSL-u, Platformy Obywatelskiej, wszystkich krytyków i oponentów pani profesor Sadowskiej, czy szpitalik, który będzie niekonkurencyjny dla innych ewentualnych intratnych? Nie obrażajmy małych szpitalów powiatowych nawet. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że mówimy o centrum onkologii, a nie o zwykłym leczeniu. Podobne zarzuty były też w Kielcach, panie wojewodo. Tam też jest wielki centrum, ale leczą się nie tylko chorzy świętokrzyskiego, ale z całej Polski znajdują tam miejsce, żeby się leczyć i wyleczyć, ale właśnie potrzeba, żeby to było duże, żeby tam można było zbadać od paznokcia do ucha, prawda, pacjenta, znaleźć źródło choroby, znaleźć źródło i tak dalej. Nie są lekarze. Wyleczyć, tak, wyleczyć, a nie podtrzymać przy życiu. Przyjąć i spowodować, że nie cierpi, prawda? Bo to jest... Dlatego, panie Józefie, odpowiadając na pana pytanie, co ja na ten temat sądzę, sądzę, że musimy po prostu walczyć o to, żeby to centrum jednak dokończyć, powstało, żeby ono powstało, żeby skupiało jak najlepszą kadrę. Jestem pełen obaw, czy przy tym układzie politycznym PO-PSL, PSL-PO w województwie lubelskim jest to w ogóle możliwe, ale walczyć musimy i pokazywać, że wszystkie te absurdalne zarzuty, kłamstwa, bo posługiwanie się kłamstwem w przestrzeni publicznej w województwie lubelskim jest na porządku dziennym i słyszymy my to codziennie z ust polityków Platformy Obywatelskiej i PSL-u w szczególności. Kłamstwem, panowie, nie zbudujecie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Mam pewne zamieszanie, bo telefony są jeszcze, ale panie wojewodo, jeszcze jedno pytanie. No dobrze, a wpływ ministra zdrowia jaki jest? Bo to przecież sam marszałek nie jest od zdrowia, tylko... Ale organem prowadzącym, właścicielem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest Samorząd Województwa Lubelskiego i nie ma na, ministra nie, nie jest nie tutaj ma, bardzo, bardzo ograniczony. Ale nie ma na to wpływu. Nie ma na to wpływu, żeby dzisiaj kto inny prowadził Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, to musi się na to zgodzić Samorząd Województwa Lubelskiego, czyli Sejmik Województwa Lubelskiego. A w ten sensie, jeśli zarząd podda to pod głosowanie. Więc dzisiaj wszystko jest w rękach pana marszałka Sosnowskiego i jego kolegów z Zarządu Województwa Lubelskiego. Jeśli rzeczywiście realnie myślą o ratowaniu życia pacjentów onkologicznych w województwie lubelskim, no to powinni się zastanowić nad tym, jak dalej prowadzić tę inwestycję. Czasem ma się wrażenie, ja czasem żałuję tej reformy administracyjnej, że jednak stworzono tych prawda, no, tych patrząc, powiatów, patrząc tych marszałków. Na ten przykład, to rzeczywiście pustych, można. Tyle takich funkcji, że dla pustych, że tak powiem, gówno, bo to bez sensu jest takie, no bo to jest marszałek tego, nie? Rozdrobniono to wszystko. Niby to miało ku temu służyć, ale to niestety to prawica wtedy zrobiła ten... Ale zwróćmy uwagę, bo mówimy teraz, skupiliśmy się na Lublinie, w którym rzeczywiście ta sytuacja wygląda masakrycznie i tutaj nie oszukujmy się. Jeszcze raz powtarzam, minęło półtora roku od czasu, kiedy nie jest na stanowisku dyrektora pani profesor Starosławska. Nie da się zrzucić już niczego na
żadnej odpowiedzialności na barki pani Stanosławskiej, jeśli dalej by nawet chcieli. To oni byli od początku organem prowadzącym i to oni doprowadzili do takiej sytuacji, jaka jest dzisiaj w Centrum Onkologii. No ale przecież mówimy też o innych miejscach w Polsce, o Gliwicach. No tu akurat jest przykład Instytutu Onkologicznego, ale ojciec mówił o Kielce, o Kielcach. Gdzie organem prowadzącym zdaje się, że jest samorząd województwa. To wszystko zależy od tego, czy politycy, jeszcze raz powtarzam politycy, bo dzisiaj bardzo łatwo PSL i Platforma mówią, my jesteśmy samorządowcami, nie jesteśmy politykami. No właśnie jeżeli nie rozumiemy, czym jest polityka, że ona jest właśnie działanie na rzecz dobra wspólnego i ubieramy się w piórka samorządowców, to tak wychodzi, jak wychodzi. To są zwykli politycy, którzy działają na szczeblu samorządowym, tylko nie potrafią zadbać o strategiczne dla mieszkańców województwa lubelskiego rzeczy, jak centrum, które ma leczyć, czyli ratować życie coraz większej ilości pacjentów. Jak się nie znasz, to idź kury uczyć, jak mówił Józef Piłsudski, prawda? Miał takie powiedzenie. Natomiast, bo jeszcze raz idąc, po to była reforma przecież administracyjna, panie wojewodo, żeby, i panie profesorze, żeby właśnie władza miała poczucie, gdzie jest, prawda? A więc dany okręg, dane województwo, dany powiat, żeby wiadomo było, co potrzeba, jacy są ludzie, jakie ich potrzeby, żeby nie było jak dawniej było, że sekretarz partii przyjeżdżał, prawda, z Krakowa do Białegostoku, z Białegostoku zostawał w Nowym Sączu, czy wojewoda, prawda, pochodził z Zielonej Góry i był w Krakowie wojewodą. Tylko, żeby byli miejscowi politycy, ludzie znający się na problemach. A teraz wygląda, że po prostu jest, no to jest klucz partyjny, no bo jest klucz partyjny, bo nam jest dobrze i chcemy tę władzę utrzymać jak najwięcej, więc pogodził się diabeł. Wyłącznie klucz partyjny i PSL dzisiaj, bo jeszcze raz powtarzam, stworzył kategorię samorządowców, tak jakby ci samorządowcy nie byli politykami. Polityk to jest ten poseł, który jest zły, a my jesteśmy fantastyczni samorządowcy, tylko że ci fantastyczni samorządowcy niestety nie zdają egzaminu w województwie lubelskim. Tak, ale myślę, że następne telefony będą już w temacie tym Polska, polityka wobec kryzysu w Unii Europejskiej, chociaż to wszystko się mieści też w temacie, no bo przecież leczymy się i porównujemy się do Unii Europejskiej, a tam jednak wyniki są lepsze, jeśli chodzi o przeżywalność chociażby tych chorób jak nowotwory. Prosimy bardzo, Radio Maria, słyszymy szum, więc będzie głos, tak? A, szczęść Boże, niech będzie pochwalony. Na Jezus Chrystus, na wieki wiekowane. Kto mówi? Ja mam takie pytanie, Łukasz Katowic. Takie mam pytanko tylko tutaj do szanownych gości. Interesuje mnie taka kwestia, bo mówili Państwo o tej Unii Europejskiej. Chciałem się zapytać, jak wygląda sprawa na w takiej zasadzie, na przykład, bo pan Timmermans, tak, czy jak się tam nazywa, bardzo nas poucza o wszystkim, wszystko mówi, jak to mamy robić, nie robić. Chciałem sobie zapytać, czy jest jakiś, jak wygląda sprawa w Unii Europejskiej, na przykład dotycząca narkotyków? Bo z tego, co się orientuje, na przykład Holandia jest takim niby pięknym krajem, a jest tam z powodu dostęp jakby do tych środków i chciałem się zapytać właśnie tutaj gości, jakby mogli odpowiedzieć na pytanie, jak Unia Europejska się zapatruje do takiego czegoś. Bo jak wiadomo, na przykład u nas w kraju walczy się z narkomanią, tak? A tam jest to legalne i chciałem właśnie się dowiedzieć tutaj. Dziękuję, to nie wiem, jaki problem pan ma, czy pan tych narkotyków pragnie, czy pan z nimi walczy, ja dokładnie nie mogłem wyczuć intencji. Co pan miał na myśli? Ja też nie wyczuwam tych intencji, ale sam pan zauważył w swoim pytaniu, że jest różnie, tak? No, w Polsce są one zakazane i nielegalne, w Holandii są legalne, w innych Czechach też, tak? Także to jest, zdaje się, domena polityki państw członkowskich i one o tym decydują. No, ja myślę, że pan się jeśli pyta, pan pyta z kolei nas o stosunek do narkotyków, no to jest wybitnie negatywny. Żaden kierunek holenderski chyba, że było pytanie, czy pan Timmermans zażywa na przykład. A to tego nie wiem, ale jak nieraz się go słucha, to nie wiem, no można by się zastanowić. Jakieś zioło. Czytałem różne dokumenty Unii Europejskiej, ale wspólnej polityki na temat narkotyków jeszcze do takiego dokumentu. Jesteśmy na dobrej drodze chyba, ale jeszcze nie ma. Może taki dokument powstanie, ale z tego, co mi wiadomo, jeszcze go nie ma, także... Ale no nie czekamy na to, żeby ogłosić, że pokrzywa na przykład z narkotykiem, a marihuana jest lekiem. Marihuana jest lekiem, tak? Marihuana lecznicza to jest lekiem. Pokrzywa jest narkotykiem. Tak, może być taka ustawa. Ale tak troszkę złośliwie mówimy, ale wszystko jest możliwe. Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria. Proszę bardzo. Tak. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witamy Panią. Jakie imię Pani i skąd telefon? Mówi Teresa z Warszawy. Na wstępie to całe szczęście, że tych narkotyków w Polsce nie ma, nawet marihuany, bo ona uzależnia i prowadzi do cięższych narkotyków. Ale ja chciałabym o takiej sprawie powiedzieć, że przecież Izraelici wyemigrowali kiedyś do Egiptu, a później z płaczem musieli wracać z domu niewoli poprzez Morze Czerwone. A teraz ci obecni przybysze z Europy
czy jest pytanie, właśnie mam pytanie, czy oni wrócą kiedykolwiek do swojego kraju? Bo mi się wydaje, że nie, jednak nie, bo tu dostają pieniądze i po co im wracać do swojego kraju i tu stwarzają nam problemy. To tyle, szczęść Boże. Dziękujemy, szczęść Boże. To tak biblijnie zabrzmiało, chociaż Izraelczycy żałowali, że muszą wracać z tego, co pamiętamy. Była troszkę inna sytuacja, bo zdaje się, że nie zapraszał tam. Że nie szli tam z własnej, nieprzymuszonej woli, tylko Nabuchodonozor. Dokładnie, wobec... Ale chcę panu profesorowi przerwać, bo był taki program w telewizji lubelskiej, w TVP Lublin, gdzie był pan Włodzimierz Karpiński, były minister Skarbu Państwa z Platformy Obywatelskiej, który przecież tak się zagalopował w swojej argumentacji w sporze ze mną na temat uchodźców i migrantów, że nawet stwierdził, że my byliśmy emigrantami do Kazachstanu i na Syberię, więc można ich w ten sposób nazywać. No tak właśnie, no, a Stalin był biurem podróży. No więc, no to jest właśnie... Tego, że trzeba uważać, jeżeli się dobiera jakieś przykłady i porównania, no bo to jest zupełnie inna sytuacja. Tutaj ktoś przychodzi nie dlatego, że czy inaczej. Niektórzy oczywiście uciekają w sytuacji zagrożenia życia, ale większość tak zwanych migrantów przyjeżdża tutaj po to, żeby poprawić sobie sytuację finansową, a poza tym jeszcze bardzo ważna sprawa to są muzułmanie, a jedynym w zasadzie sposobem rozwijania rozwoju i propagowania islamu jest podporządkowywanie sobie nowych obszarów. Wobec tego, jeśli ktoś dotarł na dany obszar i to ma za zadanie ten obszar zająć, no i przekształcić go w terytorium, gdzie będzie obowiązywało prawo szariatu. Wobec tego, no, to się po prostu dżihad nazywa. Zresztą statystyki w tym zakresie są zupełnie jednoznaczne. Mamy nawet według statystyk oficjalnych. Te oficjalne nie są do końca prawdziwe i wiarygodne, bo one nie uwzględniają wszystkich tych, którzy nie zostali przebadani. Również dlatego, że przecież Unia Europejska... Na przykład we Francji nie można pytać o wyznanie, bo dokładnie. To jest prywatna sprawa człowieka. Dokładnie. W związku z powyższym te statystyki wszystkiego nie ma. Ale nawet te, które są oficjalne, jednoznacznie wskazują. Szanowna Pani, Szanowni Państwo, otóż liczba wyznawców, liczba muzułmanów we Francji w roku 1990 to było 568 tysięcy i to stanowiło 1% ludności. W roku 2000 to już było 4 miliony 704 tysiące, natomiast w roku 2010 już mamy 5 milionów 818 tysięcy i w roku 2020 ta prognoza jest jeszcze większa, dochodzi do tego, że będzie 10% czy więcej niż 10% ludności francuskiej właśnie stamtąd. To są statystyki oficjalne. Jestem przekonany, że tej ludności muzułmańskiej już tam jest dużo, dużo więcej. Więc odpowiadając na takie, na pani pytanie, które tam wybrzmiało w pani wypowiedzi, czy oni stąd powrócą, czy mają zamiar wrócić? No nie mają zamiaru wrócić, co te statystyki pokazują. Zwiększa się ich liczba, a nie zmniejsza. Mówienie o tym, że oni tu przyjeżdżają po to, żeby nauczyć się wartości europejskich, a następnie zakorzeniać je u siebie w Afryce, czy w krajach arabskich, jest bzdurą. Jeśli w ogóle jest taka część tych ludzi, która w ten sposób to postrzega i chce tu przyjeżdżać tylko po to, to jest to znikomy odsetek. Oczywiście wtłaczają nam w głowę, próbują nam wtłaczać w głowę niektórzy Europejczycy właśnie taką tezę. Ja byłem świadkiem takiego wykładu pana Brauna, inwestora w Polsce, który stwierdził, że musimy przyjmować jak najwięcej uchodźców, imigrantów z Afryki i z Arabii. Mamy taki chrześcijański obowiązek, żeby nauczyć ich wartości europejskich i demokracji europejskiej po to, żeby oni zakorzeniali ją później tam w tamtych krajach. No utopia dzisiaj była definiowana przez pana profesora Ptaszka, a utopizm jest najgorszą rzeczą, którą można spotkać Europę i chyba zdaje się, że w kierunku tego utopizmu tu idziemy. No swoją drogą to pogratulować mądrości też ministrom tamtego rządu, że tego typu stwierdzenia, że tak, że to były indywidualne wycieczki do Kazachstanu, tak? Że tak, wyjazdy. Tak, to było, że byliśmy emigrantami do na Syberię, do Kazachstanu. No, w poszukiwaniu trawy, tak, stepowej. Niesamowite. Pan profesor, jeszcze zdanie, czy telefon odbierzemy, tak? Będzie nowa myśl pewnie. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Kto jest z nami? Szczęść Boże. Andrzej z Kolonii dzwoni. Witamy. Z Kolonii z Palatynu. Witamy. Serdecznie jestem na antenie. Tak, panie Andrzeju, witamy pana, pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże, króciutko, serdecznie witam ojca prowadzącego. Woda Kolońska nam się kojarzy od razu. Oj, coś wspaniałego. Serdecznie pozdrawiam i na wstępie czasami puszcza tutaj ojciec prowadzący wywiadnik, który zgościł dosyć ciekawe podteksty, na przykład z tym biurem podróży Stalina. To jest dobra sprawa, dlatego że to chwycą młodzi, a młodzi się w ten sposób bardzo szybko na skróty historii nauczą. Poruszyliście tyle tematów. Ja tutaj mam znajomego, który przyjechał.
przyjechał z Rosji, ma pochodzenie żydowskie, jego się tam słuchaj przeżyczy, czemu nie idziesz do Izraela, przecież tam jest twój kraj, twoja ojczyzna. On się tak migał z odpowiedzią, migał się w końcu w jakimś czasie, bo go już nękałem tym pytaniem, któryś tam tydzień powiedział, wiesz, tam jest taka sprawa, że jak ja pojadę do Izraela, to tam będę musiał pracować. A tutaj żyję z socjalu. No i takie nastawienie można sobie tam odzwierciedlić, jeśli chodzi o tych tak zwanych emigrantów muzułmańskich. Po co on tam ma pracować, jak on sobie tutaj posiedzi za gratis? No. Teraz tak, jest wiele aspektów, które poruszyliście. Tutaj niestety zarobki w Niemczech są tak minimalne, że młodzi ludzie bardzo boją się wchodzić w małżeństwa. Są umowy o pracę zawierane na rok czasu. Układy są praktycznie śmieciowe i młodzi boją się. Po prostu boją się, że zapadną w jakiś tam dołek. I na przykład nasi sąsiedzi, którzy oboje pracują, mają tylko jedno dziecko, dlatego że powiedzieli mi, jednym dziecku na 100% zapewnimy jakiś byt socjalny, żeby mogło się wykształcić, ale przy dwóch dzieciach to nie wiemy, co będzie, jeśli któryś z nas straci pracę. Mają ze swoje kłopoty. Poza tym większość Niemców jeszcze już zaczyna używać nazwy Kalifat Deutschland, czyli Kalifat Niemcy. Nie są zadowoleni. W landach, w tych wschodnich, gdzie Merkel występowała, była wygwizdana, okrzyczana i zbliżona w ten sposób, że już do władz niemieckich trafiło, tam, znaczy do sądów tam trafiło 1000 pozwań przeciwko starkującym, ponieważ oni używają stosunkowo mocno bliźniacze słowa w stosunku do pani kanclerz Niemiec. Niestety CDU wygra wybory, dlatego że pan Schulz nie jest tym gościem, który pociągnie partię. Poza tym SPD nie ma nic do zaproponowania ludziom, tylko chwyta co jakiś czas jakieś nowe tematy, coś tam próbuje załagodzić. Dziś w telewizji na przykład było spotkanie, taki sparring był między oboma kandydatami, czyli panią Merkel i panem Schulzem, już tam komentarze. To są tak oklepane tematy, że jak dzwoniłem do znajomych, powiedzieli, słuchaj, przełączyliśmy, oglądamy jakiś tam kiepski film, bo już tego nie możemy słuchać, to są wszystko po prostu wyklepane jakieś tam regułki i nic więcej. Teraz tak, Niemcy wprowadzili o ciekawość, no, dalej genderowcy tutaj rządzi, wprowadzili to, że jak dziecko urodzi się, no to już nie ma krateczki, gdzie się zakreskuje, czy to jest płeć męska, czy lejska, jest tak zwana płeć uniwersalna. Można jeszcze 1000 rzeczy poruszyć, panowie, ale chciałbym wrócić do naszego kącika. Europa jak Europa, my jesteśmy w Europie i niestety bardzo prosiłbym, ja nie mogę dawać rad, ale boję się, że obecna sytuacja, która jest związana według tego naszego Sądu Najwyższego, czyli tego, no, brakuje mi słów, zagoniłem się, tam co, że Bliński rządził tam, czyli ten sąd konstytucyjny. Tak, tak. Powiedzmy sobie szczerze, to pociągnął Jaruzelski do życia po to, żeby uwiarygodnić, że system, który on wprowadził, jest legalny. To w zasadzie powinniśmy zaraz w roku 90 wycofać, zamknąć i budynek sprzedać, albo dać pod agencję kogoś, czy czegoś, hotel postawić. To jest nam niepotrzebne. Wiele państw tego nie ma, ale jeśli już my przy tym obstajemy, to boję się, że nastąpi rozmydlenie i wtedy Unia mocno w nas uderzy. Powinniśmy stanąć twardo, tak jak staliśmy do tej pory. Robimy swoje, tak jak piosenkarz kiedyś śpiewał, róbmy swoje. Róbmy swoje i na każde ich szczekanie nie odpowiadajmy, bo to jest powiedzenie znane, że pies szczeka, karawana i tak idzie dalej. Oni się tego nauczą, że Polacy zrobią swoje, nic nie zrobimy, ale oni będą szczekali. Ostatnio przecież było spotkanie w parlamencie, tam zgadzał się, powiedział, nic powiedział pan Timmermans. Ciekawego nie powiedział, po prostu podwinął ogon i siedział cicho. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam naszych gości i oczekuję na następne, powiedzmy w cudzysłowie, dygresje historyczne, bo one są naprawdę dobre. Jeśli no w Łodzi nas słuchają, oni Janusz łapią, oni się szybciutko nauczą. Serdecznie dziękuję. Czy to była pochwała, czy negana? Że może pochwała. Natomiast troszeczkę pan profesor myślę, patrzy na profesora Roberta Ptaszka, bo jednak mówiliśmy to, że ten konsumpcjonizm, panie także, prezydencie, jednak jest owocem tutaj w tych środowiskach. Pan Andrzej to trochę bronił, ale no, to musiałby w ogóle dzieci nie być, nie wiem, gdzie, w Portugalii, w Rumunii, prawda, w Bułgarii, na Węgrzech, może już lepiej, no ale, bo to tu
tłumaczenie, że Niemcom jest trudno ekonomicznie, to troszkę się zmierzyć. Ale no właśnie o to chodzi. Ja bardzo dziękuję za ten głos z Kolonii. To nie jest tak, wie pan, że pan nie może pouczać. Może pan pouczać, pan tam na miejscu jest, pan widzi dokładnie, jak to wygląda. Pan zaświadcza o tym, jak tam to, jak to wszystko się dzieje. My tu z Polski mamy przekaz medialny, pan tam na miejscu jest, więc to jest szczególnie ważne, że nasza Polonia w Niemczech pokazuje nam tę sytuację, która faktycznie tam występuje. Przecież obraz w mediach, zwłaszcza tych, zwłaszcza w tych mediach lewicowych, jest przecież całkowicie skrzywiony, więc za ten głos bardzo dziękujemy. Ale o tym konsumpcjonizmie. No, szanowni państwo, to nie jest tak, że konsumpcjonizm jest wtedy, kiedy ma się dużo dzieci, dużo wydatków, bo to nie są wydatki konsumpcjonistyczne, to są wydatki odpowiedzialne na utrzymanie rodziny. Nie o takie wydatki chodzi Unii Europejskiej i tym grupom interesów, które w Unii Europejskiej wiodą prym. Im chodzi o wydatki nie prorodzinne, nie rodzinne, nie opiekuńcze. Im chodzi o wydatki rzeczywiście luksusowe. No a luksusowe wydatki będziemy mieli wówczas, kiedy nie będziemy mieli dzieci. Na tym rzecz polega, mówiliśmy to w pierwszej części naszego spotkania w telewizji Trwam również, że nawet gdyby w Europie był program 5000+, albo nawet 10000+, to zdecydowanie więcej, większość z tych pieniędzy, 5000 czy 10000, szło po prostu na konsumpcję, bo posiadanie dzieci jest po prostu kosztowne i jest dosyć obciążające. No lepiej nie mieć dziecka, prawda, wyjechać na wakacje, kupić samo. Dzisiaj my mówimy tak, i to ja mówię również to pod swoim adresem. Nie chcę tutaj nikogo w żaden sposób krytykować, nie krytykując siebie samego. Takie mamy my dzisiaj po prostu podejście do życia. Najpierw chcę mieć samochód, dom, prawda, mieszkanie, tak? A dziecko to wtedy, kiedy nam starczy jeszcze, żeby je wychować. Trochę wszyscy mamy takie podejście. Natomiast faktem jest, że coraz mniejsza liczba związków małżeńskich, coraz mniejsza liczba zakładanych rodzin, coraz mniejsza liczba rodzących się dzieci w krajach europejskich, w tym Polsce, ale w szczególności w Europie Zachodniej. Przecież tam we Francji rodzą się przecież przede wszystkim dzieci imigrantów, nie dzieci rdzennych Francuzów. To jest efekt konsumpcjonizmu właśnie, a nie kryzysu ekonomicznego. A to, co pan mówi, że zarobki są coraz mniejsze w Niemczech, że pewność pracy jest coraz mniejsza, że umowy są zawierane tylko na rok, no to jest niestety efekt tego postępującego kryzysu, na razie ukrywanego przed opinią publiczną, że trudno, żeby dzisiaj Niemcy mówili, że popadają w kryzys i przyjmują migrantów. No, przyjmują migrantów, bo są coraz bogatsi, prawda? Więc ten przekaz jest fałszywy, a to, co pan mówi, tylko pokazuje, że rzeczywiście fałsz jest przeogromny, bo te zarobki są coraz mniejsze, a pewność pracy jest coraz mniejsza również u rdzennych Niemców. Także tych, tu pan Andrzej czy pan Leszek? To był pan Andrzej? Ja nie pamiętam. Pan Andrzej bodajże. To mówię, że pan jest troszeczkę tak zżyty, widzę już z Niemcami i tak współczuję. A popatrzmy jeszcze jedną. Dyskusje krytyczne, rozmowy, prawda, wybory. Wszystko przechodzi, a ta lokomotywa idzie do przodu, ciągnie, prawda? Gospodarcze plany się nie zmieniają i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę godne podziwu. Ta determinacja ekonomiczna, gospodarcza tego kraju, jeżeli tak dobrze oceniam. I wracając jeszcze do konsumpcjonizmu, no sytuacja jest taka, że to jest coś, co w dalszym ciągu jest promowane. No przecież w tej chwili program choćby telewizyjny większości komercyjnych stacji polega na tym, że no czasami występują jakieś filmy i programy jako przerwa między kolejnymi blokami reklam pokazującymi, że mamy co, musimy mieć coraz więcej, konsumować coraz więcej. I to jest taki mechanizm samonapędzający się. Wydajesz na rzeczy, które są niepotrzebne, więc jak wydasz na kolejne rzeczy niepotrzebne, to będziesz szczęśliwy. No i tak to się... Wtedy braknie ci na następne dziecko, no i tyle. Dokładnie, no i tak to niestety wygląda, że jest to pewna świadoma polityka, którą znowu została zaakceptowana i nie bardzo wiadomo, jak się z niej wycofać. Mamy kolejne telefony, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Proszę bardzo, prosimy. Proszę bardzo. Halo? Tak, słuchamy pana. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Witamy. Dzwoni Michał z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie księdza prowadzącego. Pozdrawiam panie Michale. I szanownych gości. Chciałem przedstawić swoją opinię na temat tego, jak można postępować z tym, co się dzieje w resztkach Europy, czyli w Europie Zachodniej. Uważam, że Europą jesteśmy my jeszcze. Możemy być wzorem i przykładem, to znaczy wzorem ładu społecznego, porządku, spokoju, wzorem rodziny, wzorem walki z rzezią niewiniątek, czyli mordowaniem dzieci nienarodzonych, bo to jest podstawa rodziny, dziecko. I
możemy być wzorem również rozwoju gospodarczego. Tutaj właściwie no, prawdziwa cnota krytyk się nie boi. Uważam, że tutaj słowa krytyki pod programem gospodarczym, który mamy. Bardzo dobrze, że mamy ściągalność podatków, że innowacyjność. Natomiast jeżeli by zlikwidowało się przerosty biurokratyczne, bo mamy 10 razy więcej urzędników obecnie niż pod koniec PRL-u, a wtedy już było 3 razy za dużo tych urzędników, to czyli w programie od urzędniczenia kraju, czyli zmniejszenia liczby urzędników do wielkości rzeczywiście potrzebnej, wzrost gospodarczy może być nawet dwucyfrowy. I to by było szokiem dla tej socjalizowanej, zurzędniczałej Unii Europejskiej, w której rozwój gospodarczy coraz bardziej hamuje. I to może pokazać, że kraj katolicki może być właśnie wzorem i przykładem ładu, porządku społecznego, rozwoju gospodarczego. I myślę, dlaczego w ogóle Niemcy islamizują Europę. Myślę, że to chodzi o politykę. Niemcy chcą osiągnąć dostęp do źródeł energii na Bliskim Wschodzie. Nie udało im się to w I wojnie światowej, nie udało się w II wojnie światowej, więc prawdopodobnie stwierdzili, że przechodząc na islam, staną się czołówką ekonomiczną i militarną świata muzułmańskiego i w ten sposób zrealizują swoje cele, panowanie nad światem. I oni do tego dążą bezwzględnie. Nigdy nie traktowali katolicyzmu, chrześcijaństwa jako idei, której są wierni. Poczynając od konfliktu cesarza z papieżem, potem była pokuta ikonostwa, potem luteranizm, kiedy Luter chciał zamiast walczyć o to, żeby usunąć nieprawidłowości w katolicyzmie, zaczął ten katolicyzm niszczyć. Później komunizm, który się narodził w Niemczech, Marx, Engels i na koniec neopoganizm hitlerowski, gdzie Heinrich Himmler był twórcą neopoganizmu. I Niemcy w tej chwili też traktują religię jako środek do panowania nad światem. No i jeszcze zapomniałem powiedzieć o krzyżakach, którzy też ekspansję niemiecką pod hasłami katolicyzmu prowadzili w barbarzyński sposób. Także myślę, że odurzędniczenie Polski może dać przykład i wzór narodom Europy, części zachodniej Europy, że można zwalczyć ten socjalizm, zniszczyć panowanie biurokracji, która bezwzględnie rządzi Europą Zachodnią i w ten sposób można odzyskać tożsamość. I jeszcze jedną szansą jest to, że może Rosja zrozumie, że jeżeli chce przetrwać, bo tam też muzułmanów coraz więcej i ekspansja Chin, że Rosja, jeżeli się nawróci na katolicyzm, to wzmocni zdrowe siły i przywróci, pomoże w przywróceniu ładu i kultury na świecie. Natomiast tu jeszcze jedno słowo, jeśli można, na temat tego, co mówi papież Franciszek, Ojciec Święty, który mówi, żeby przyjmować muzułmanów, bo to jest ważniejsze od bezpieczeństwa narodowego. Ja uważam, że muzułmanom należy pomagać, ale tak jak to robi rząd polski, pomagać na miejscu, w ich miejscu zamieszkania, dostarczać środków do budowy kanałów, do odbudowy przemysłu, do tego, żeby mogli stanąć na nogach, a nie tylko zajmować się liczeniem pieniędzy, tak jak to robią szejkowie na Bliskim Wschodzie i Arabowie nic nie robią, tylko żyją z procentów od ropy. Dziękuję panie Michale za ten krótki też kurs, muszę powiedzieć, przyspieszony historii Kościoła w Niemczech i nie tylko. Natomiast no ciekawa teoria, że no to tak jakby, nie wiem, no dur brzuszny leczyć, prawda, cholerą, nie? Albo typ... No cóż, no, to była odpowiedź bardzo wielowątkowa i trudno się do tych wszystkich wątków odnieść. Na pewno ten pomysł, żeby pomagać ludziom tam, gdzie jest
gdzie mieszkają, jest rzeczywiście na pewno z ekonomiczniejszego punktu widzenia lepszym pomysłem niż sprawienie, żeby musieli szukać swojego miejsca zupełnie gdzie indziej. To wątpliwości nie ulega. Jeśli chodzi o ten krótki kurs historii Niemiec i to jest za dużo rzeczy trzeba byłoby tutaj dodać, uzupełnić. To jest troszkę uproszczone, ale wydaje mi się, że trzeba zwrócić uwagę na jeszcze inną bardzo istotną rzecz. Pan bardzo optymistycznie zakłada, że politycy to są ludzie, którym wystarczy przedstawić racjonalne argumenty i oni oczywiście z radością te argumenty uznają i będą te argumenty stosowali. Problem polega na tym, że w tej chwili, poza tą definicją polityki, o której mówił pan wojewoda, czyli tą klasyczną definicją, że jest to rozumna realizacja dobra wspólnego, dzisiaj politykę traktuje się inaczej. Jest to przede wszystkim sztuka rządzenia innymi. A skoro taka koncepcja polityki funkcjonuje dzisiaj w Europie, no to racjonalne argumenty za bardzo na wielu polityków nie działają, dlatego że oni chcą zrealizować swój główny cel, jakim jest utrzymanie się przy władzy i wtedy każdy fakt, nawet najbardziej oczywisty, potrafią zinterpretować w nieco inny sposób. Przy takiej koncepcji polityki, która od czasów Machiavellego jest bardzo popularna w Europie, niestety z taką sytuacją coraz częściej mamy do czynienia. Przynajmniej ja jako teoretyk tak to widzę. A co do pomocy na miejscu muzułmanom, chrześcijanom, wszystkim, bo przecież ta pomoc na miejsce trafia do wszystkich. Pomoc Kościołowi w potrzebie, ksiądz profesor Waldemar Cisło i jego współpracownicy pomagają wszystkim, nie dzieląc ich na chrześcijan czy muzułmanów tam na miejscu. No to bardzo ważna jest wypowiedź biskupa syryjskiego. Ja tutaj mam takie znakomite warunki do pracy w studiu Radia Maryja, że mogę śledzić również stronę internetową Radia Maryja. Polecam. Jest wypowiedź biskupa syryjskiego Antoine Hbeir, chyba tak się wymawia to nazwisko owego biskupa. On wyraźnie wskazuje, że pomoc powinna być udzielana na miejscu, gdzie jej koszt jest znacznie mniejszy. Uchodźcy wewnętrzni tam, którzy zostali, pod względem potrzeb niczym się nie różnią od tych, którzy opuszczają kraj i ściąganie na siłę uchodźców tutaj do Europy jest po prostu bez sensu zdaniem biskupa z Syrii. Więc ja myślę, że w ten sposób należy podchodzić do tego zagadnienia pomocy i my w województwie lubelskim chcę to podkreślić i chcę to zareklamować wszyscy na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Budzikiem. 18 września uruchamiamy akcję, która będzie trwała do kwietnia przyszłego roku. Akcję zbierania środków finansowych, regularnego zbierania środków finansowych na odbudowę mieszkań w Syrii, w Iraku, w Mosulu, właśnie w Aleppo. Między innymi w Aleppo, przecież to nie jedyne miasto, które ucierpiało, a to za sprawą ojca Ibrahima i przede wszystkim tego, który potrafi pomagać ludziom w krajach arabskich, czyli księdza profesora Waldemara Cisło. A ja mam też taki sam komfort i tutaj patrzę, tylko nie będę reklamował portalu. Myślę, że to jest prawda, że w czasie rozmowy Merkel, Schulz, w tej dyskusji również padł temat Polski, jakby nie było na drugim miejscu, o Polsce i oczywiście ubolewania, załamania rąk, no ale to świadczy, że jesteśmy w centrum uwagi, prawda? O kim się nie mówi, tego nie ma. I też ciekawe, pan Schulz taką wspaniałą myśl wytoczył, że uchodźcy są na wagę złota, cenniejsi niż złoto, bo miał na myśli ich wiarę w Europę, której brakuje wielu Europejczykom. Mnie zastanawia jedna rzecz, skoro ci uchodźcy są tacy cenni, to dlaczego Niemcy chcą się tym cennym darem, który do nich przychodzi, dzielić z całą Europą? Tego po prostu nie jest... zmuszają pod groźbą kary do dzielenia się z całą Europą, więc... Bo nie są chytrzy, nie chcą mieć złota. Brak logiki w wypowiedziach pana Schulza jest już dawno widoczny, więc ja nie wiem, czy to jest sens, tak, żebyśmy się nim zajmowali. Mamy telefon, bo czeka już nasz słuchacz. Prosimy bardzo. Halo? Tak, słuchamy. Szczęść Boże, dzwoni Janusz Łodzi. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz i to jest oczywiste dla nas wszystkich, że polityka obecnego rządu jest uzasadniona moralnie i to jest oczywiste, jeżeli się kierujemy rozumem, to nie chcemy być po prostu w cieniu innych narodów bogatszych i walczymy o swoje i chwała tutaj na ręce pana wojewody, bo reprezentuje władzę. Chciałem podziękować. Tylko nie rozumiem, dlaczego politycy nie wyciągają wniosków. Bo czy można wszystko robić pro publico bono, depcząc wszystkie
sprawa naturalna, objawione, kościelne. Przecież my już w historii powinniśmy wyciągnąć wnioski, że takie działanie to powoduje w konsekwencji dramaty i to jest rzecz oczywista. I dlatego odrzucanie tej tęczowej utopii czy projektu społecznego, który nam tutaj PO serwuje w Polsce, zresztą on się nie sprawdził w Polsce całkowicie, bo prawo, które oni stosowali, było niegodziwe, niesprawiedliwe, niepożyteczne i niewykonalne po prostu. I to jest rzecz oczywista i właściwie te wyjaśnienia tutaj panów profesorów są proste. My przyjmujemy to rozumem i dziękuję za to, że zabieracie głos, bo głos nauki naukowców jest bardzo ważny, bo wy macie pewne rzeczy uporządkowane i dlatego się cieszę, że mamy taki uniwersytet w Lublinie, że można mówić sensownie po prostu i to od takich wspaniałych osób jak panowie. Szczęść Boże. Dziękujemy. Wręczył mnie pan Janusz, mój imiennik zresztą, bo też chciałem właśnie to podkreślić, ale na końcu. Ale dziękujemy bardzo, prosimy pan profesor Ptaszek, tak? Coś? Tak, i więc jeśli tak jak pan mówi, że mamy taką, jest sytuacja, w której pyta pan, dlaczego ci, którzy próbują kolejne projekty realizować, choć wiedzą, że te projekty nie zakończą się powodzeniem. Wydaje mi się, że odpowiedź jest bardzo prosta. Ci utopiści, którzy próbują dokonywać reformy wbrew zdrowemu rozsądkowi, zdaje się, że najbardziej powszechnym i popularnym grzechem jest grzech pychy. Utopista, który widzi, poprzednikom się nie udało, te założenia